Zatrzymaj się! Samolubny człowiek! Poszczęściło ci się, Barbie? Wow! Dzień dobry, panienko! Subskrybować co? O, przepraszam! O, chcesz kasy? Yes! Nie! Serio? To było niegrzeczne! Cześć! Masz jakieś drobne? Jasne! Hej, czekaj! Wow! Co? Gdzie my jesteśmy? Jestem biedna? Spójrz na tę sukienkę! Jest super! Chyba tylko ty tak uważasz. Och, ta lalka jest taka nudna. Czy jest coś, co mogę dla niej zrobić? W tym koszu jest pełno rzeczy. Zobaczmy. Och! Chyba mogę zacząć od tego. Chce mi się pić. Skończone. Stara puszka po chipsach. Hej, a to za co? Och, okej, dobrze. Czego chcesz? Nowych ciuchów, co? Ale ma perły. Co? Myślisz o tym samym, co ja? Czas na modowe ulepszenia. Zacznę od dużej butelki z wodą i tego małego dingsa. Po przecięciu dodam kilka małych klejnotów. Czyż nie są urocze? To będzie idealna ozdoba do włosów. Proszę bardzo. Podoba ci się? Nie ma za co. Ych, nieważne. Chwileczkę. Tak, potrzebuję to teraz, dobra? Ha? Czekaj. Jak się tu dostałeś tak szybko? Dzięki, do zobaczenia. Patrz na tę błyskotkę. Wygląda drogo. A no tak, ty tu jesteś. Chyba możesz to sobie wziąć. W sumie uroczo w tym wyglądasz. I do tego pasująca opaska. Jest super słodka? Na pewno nie tak słodka jak moja lalka. Dobra, dobra. Tej lalce wciąż czegoś brakuje. Też tak myślę. Ale co można by tu zrobić? Chyba muszę zrobić zakupy. Zobaczmy. Wow, urocze to. A do tego błyskawiczna dostawa. Równie dobrze mogę zamówić wszystko. Spójrzcie tylko na to. Ha? Ile nowych ubrań. Już nawet nie pamiętam, co mamy. To zdecydowanie odpada. Dobrze, że mam to. Miejmy nadzieję, że pozwoli nam to utrzymać porządek. Spójrzcie tylko, ile tu miejsca. Idealne na takie małe kreacje. Nie ma to jak pełna szafa. Czuję się taka bogata. Jest nawet miejsce na akcesoria. Szkoda, że nie ma ich w moim rozmiarze. Nieźle. Już czuję się lepiej. Wow, ale szafa. Chciałabym mieć coś takiego. Wielka szkoda. Uwielbiam wzbudzać w ludziach zazdrość. Lepiej zacznijmy przymierzać rzeczy. Nie mam cię w co ubrać. Dobrze wyglądasz, kochana. Ale co to za odór? To nie ty. Na co się gapisz? Ding, ding, ding. Znalazłam źródło smrodku. Potrzebujesz tego bardziej niż ja. O, dzięki. W sumie mogę to wykorzystać. Najpierw odetnę palce. Następnie wykonam małe nacięcie w tym miejscu, ale nie do końca. Następnie wywinę koronkę. Przymierz. Dasz wiarę, że to była skarpetka? Ale uroczo. Chyba może być. Choć to nie suknia balowa. Znowu coś czuję. O nie, to ja? Chyba muszę kupić sobie nowe skarpetki. Potem możemy iść do centrum handlowego i... Mindy, gdzie ty jesteś? Zostawiła swoją lalkę? O nie! Hej, dokąd ona poszła? Powiedz mi. Miau.
Przywracam ci życie! Nic? Wiem! Pycha! Co Jasmine robi z moją Barbie? He? Hej! Masz dziwne hobby! Upewniam się tylko, że nic jej nie jest! Chcesz się pobawić? Jesteśmy gotowe! Dobrze wyglądamy, psiapsi! Wiadomo! Jeśli w grę wchodzi dobra zabawa, pieniądze nie mają znaczenia! Co? O nie! Nadepnęłam na nią! Uch. Nic jej nie będzie! Chociaż mogłaby być w lepszym stanie! Myślisz to, co ja? Czas na wyzwanie! To będzie nasze najlepsze dzieło! Któż nie lubi dobrej kąpieli? Zwłaszcza z odrobiną cukru! Myślisz, że to wszystko się tam zmieści? Proszę bardzo! Zdecydowanie jej się to przyda! Proszę, mała damo! O! Ta szczotka również jest potrzebna! Porządne złuszczenie jest kluczem do gładkiej skóry! Czyż to nie wspaniałe uczucie? O tak, dokładnie! Wygląda pachnąco jak stokrotka! Nieźle nam poszło! Kto to jest? Hej, możecie to przekazać Barbie ode mnie? Co tam jest napisane? Zaprasza Barbie na bal maturalny! Więc? Tak! Super! O, to takie romantyczne! Mamy robotę do wykonania! Rozdwojonych końcówek jest więcej niż jestem w stanie zliczyć! To może oznaczać tylko jedno! Czas na strzyżenie! Zobaczmy! Kilka centymetrów tutaj... Okej! Do dzieła! Nie martw się, Barbie! To nie będzie boleć! Trzeba będzie sporo przyciąć! Czy on powiedział sporo? Na pewno wiesz, co robisz? Zdecydowanie! Dawaj to! Co? Hej! Zaufaj mi, Miles! Olivia! Nie! Pora, by sprawy nabrały tempa! Nie! Nie mogę patrzeć! Właśnie tego było jej trzeba! Zobaczysz, nie martw się! Założę się, że czuję się już lepiej! Zostało już niewiele! Gotowe! Gdzie są moje włosy? Co za tragedia! Te wspaniałe kosmyki! Co za strata! Chwileczkę! Jak to się tu dostało? Hej, daj mi ją! Chcesz piękną fryzurę? Usiądź wygodnie, to może chwilę potrwać! Dużo dziur na tej głowie, ale wypełnię je wszystkie, nie martw się! Już zaczyna bajecznie to wyglądać! Tylko spójrz na te wszystkie warstwy! Wow! To moje najlepsze dzieło! Podoba ci się Barbie? Myślę, że tak! Hej, co tam robisz? O, kochana jesteś! Niebieskie włosy, co? W porządku? A niech to! Co? Olivia? No cześć! Wow! Twoje włosy są takie niebieskie! Można powiedzieć, że miałam niezłą inspirację! Nie mam nic przeciwko! Jesteś gotowy? Tak, to powinno wystarczyć. Wszystkie pomiary muszą być dokładne. Atalia? Tak jak podejrzewałem. Tak, zaczynajmy. Czas na małe cięcie. O, powoli zmierzamy do celu. Te powinny być odpowiednie. Jak ci się podoba ten kolor? Fuj, nie! Chyba nie. Ble! To może to? Ha? Powietrze! Powietrze! To ma być modne? Nie słyszę cię! Co? Musimy się bardziej postarać. Czekaj. Już wiem. Proszę bardzo. Dmuchaj. O tak. Świetnie. To powinno cię uspokoić. Nie ma za co. Co ja tu miałem? Co tu się dzieje? Pokaż mi to! To mi się może przydać! Spodoba ci się, tylko poczekaj! Najpierw złóż pusty balon na pół, następnie odetnij samą końcówkę. Teraz zrób to samo u podstawy. Super!
Teraz rozłóż balon i wsuń go na jej nogi. Idealne dopasowanie! Ale jeszcze nie skończyliśmy. Kto nie chciałby mieć podkreślonej talii? A ta mała kamizelka doda wyjątkowego charakteru. Myślę, że jest już gotowa. Mogłaby iść na sesję zdjęciową. Uwielbiam ten materiał. Hej! Nieźle jak na początek, ale jest jeszcze więcej do zrobienia. Nie może mieć przecież gołych paznokci. Wow, te są ale długie. Nie martw się, przetnę je. Z takimi pazurkami nie będzie w stanie wiele zrobić. Dlatego teraz je przytnę. Doskonale. A te? Ładne. Są jednak strasznie ostre. Trzymaj rączki w górze. Co za okropny dźwięk. Wszystko jest tego warte. Gotowe. To się nazywa praca zespołowa. Ha? Piąteczka, piąteczka. Proszę bardzo. Nie ma za co. Ha. Myślisz, że ona naprawdę go kocha? Nie wiem. Czekaj, ona kręci głową. Uch. Cii. Ha? Patrz, to Barbie. Ukradła telefon. Teraz jest mój. Jest niegrzeczna. Zaczekaj, spokojnie. Właściwie, już wiem. Zrobię Barbie jej własny telefon. Ładny, prawda? Ale dlaczego nie dodać mu trochę blasku? Na przykład tym. Obkleję tym krawędzie telefonu. Aż po samą górę. Dobrze, że się lepi. I jest idealnie dopasowane. Ale dodajmy coś tutaj. Może być trochę pieniędzy? Ta szybka pójdzie na sam wierzch. Wszystko wygląda lepiej z odrobiną brokatu. A ja mam go mnóstwo w zanadrzu. Idealnie. Muszę sama przyznać. Ha? Jaki uroczy. I zrobiłaś go sama? Tak, jest twój. Udało się? Na czym to skończyliśmy? Lepiej, żeby to coś miało Wi-Fi. Chcecie ze mną obejrzeć? Jesteśmy gotowi. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni kąt. Ten film jest przezabawny. Uwielbiam to. Jeśli moje obliczenia są poprawne... Hej, czujesz to? Ha! To musisz być ty. Nie ma mowy. To tam. Nie! Opuść ręce, dziewczyno! Te pachy nieźle dają czadu. Nie zniosę tego dłużej. Do dzieła. Nie ruszaj się, dobrze? Nie mogę oddychać. Jak zwykle dramatyzuję. Nie martw się, poradzę sobie. Witaj w moim salonie, Barbie. Po woskowaniu już nigdy nie będziesz chciała mieć włosów. Mam. Widzisz? Fuj, co za szczecina. Uff, nie wiem, co się stało. Ale pachnie już lepiej. Jakie gładkie paszki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz ja. Ja też chcę mieć gładkie pachy. Co o tym myślisz, Barbie? Nie ma mowy. Nie rób tego. Słyszałeś lalkę? Co? Nie jest chyba tak źle, prawda? Powinienem zacząć używać dezodorantu. Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami. Też umieram z głodu. Co to jest? Ja też jestem głodna. Nakarmcie mnie. O, aż mi się przykro zrobiło. Wiem, tak się składa, że mam tu ciasto. Cóż, super malutkie ciasto. Proszę. Rany, i co my jej teraz damy? Nie wiem, czego chcesz. Mojej torebki? Chcę mieć własną torebkę. To da się zrobić. Potrzebne nam będzie to. Oraz to. Ale najpierw trochę gorącego kleju. Następnie przyklej koraliki. A po jakimś czasie będzie wyglądać tak. Zostało jedno miejsce. O tak. Skończone. Udało się. Chociaż przydałaby się jeszcze jedna rzecz. Łańcuszek. Bum! To było łatwe. Jakaś liczna, malutka torebka.
jest twoja. He? To dla mnie? Niesamowite. Żaden problem. Co tym razem? Muszę, siku. Poważnie? Czekaj, Miles. Mam tu coś w sam raz, widzisz? To malutka toaleta. Możesz śmiało korzystać. Nadchodzi? Co to za okropny smród? Wynośmy się stąd. Co za ulga. Przeszłaś niemałą metamorfozę. Serio, Miles? Aż się wzruszam, gdy na nią patrzę. To dopiero była przemiana, co? Robi się późno. Patrz, to Ken. I jest na koniu. Cześć. Ona już czeka na ciebie. Śmiało, jesteś gotowa. Trzymaj się mocno. Ojej, co to za miejsce? Wykonaliśmy dobrą robotę. Uwielbiam szczęśliwe zakończenia. Och, Ken, jesteś taki przystojny. Uwielbiam twoje włosy. Słucham? Ken jest moim chłopakiem, więc... Och, wszystko psujesz. Wkraczam do akcji. Jesteś mój, Ken. Dalej, powiedz jej. Miejsce Kena jest w moich ramionach. Okej. Ach, tak. Dobrze mnie słyszałaś. Puść go! Nigdy! Ja miałam go pierwsza! Ach, nieprawda! O nie! Nasz domek! I co teraz? Ło! Co to za miejsce? Ile tu fajnych rzeczy! Wow! Ale nie wszystko jest ładne. O rany! To obrzydliwe! Ha? Czy możemy się zamienić? No dobra, skoro nalegasz. Od razu czuję się lepiej. Pora na lunch, czyli moja ulubiona pora dnia. Gotowe? To jest naprawdę dobre. Ha? Co za bałagan? Co? Kto tu niby bałagani? Ty! Och! Przepraszam, moja wina. Ohyda! Już się najadłam. Musimy naprawić ci fryzurę. Wybacz mi. Twoja piękna czupryna. Boli mnie to chyba bardziej niż ciebie. Tylko mnie nie znienawidź. To takie smutne. Wyglądasz teraz zupełnie inaczej. Dobra, ostatni kosmyk. Włosy zniknęły na zawsze. Najtrudniejsze już za nami. Ale teraz jesteś łysa. Hej, zepsuła mi się bransoletka. Co za fortunny zbieg okoliczności. Pokażę wam dlaczego. Zacznę od odrobiny złotej farby. Następnie użyjemy trochę kleju. Te klejnoty będą twoimi nowymi włosami. Czyż to nie wygląda oszałamiająco? Och, ale urocze. To się nazywa metamorfoza. Po co komu włosy, prawda? Ślicznie. Wow, ale błyszczące. A, co ja robię? Ohyda. Chwileczkę. Może mogę wykorzystać te rzeczy. Żegnamy się ze starą fryzurą. Czas na golenie głowy. Tadam! Ale jeszcze nie skończyłam. Teraz mam tu gładką powierzchnię. Pomaluję jej głowę na niebiesko i różowo. Zapowiada się całkiem fajnie. Potrzebujemy już tylko kilku dziur. Teraz do gry wkraczają balony. Po prostu przeciągnę je przez dziurki. Jeden po drugim. Doskonale. To jest dopiero oryginalna fryzura. Nie sądzisz? Jee! Yeah. Wow, interesujące. Aha! Twoje włosy też mi się podobają. Bardzo szykowne. Oj, dzięki. Powinnyśmy otworzyć własny salon. Wow, ale to jest niezłe. Zobacz.
Zabieraj ode mnie ten palec. Ja swoje zawsze utrzymuję w czystości. Ja też. Naprawdę? Nie wyglądają zbyt schludnie. Chcesz się pobawić w salon paznokci? Potrzeba im tylko trochę troski. Wyglądają bardzo ładnie. Jeszcze nie skończyłam. O nie, lakier się wylał. Jak mogłam być tak niezdarna? Ojej. Ta sukienka jest całkowicie zniszczona. Spójrz na to. Ha, chwila. Mam pomysł. Żegnajcie, stare ciuchy. Przyszedł czas na nowe. Teraz wykorzystam taśmę. A następnie przystąpię do malowania. Ładnie, ale przyda się trochę blasku. I gotowe. Co za elegancja. Wow. O tak, dzięki. Wyszła super. Ja też chcę nową sukienkę. Mam ochotę na zieloną herbatę. Ha? Wezmę tę butelkę. Co za piękny wzór. Trzeba tylko dopasować kreację do ciała. Doskonale, wszystko gotowe. Tadam, urocza sukienka, prawda? Wygląda, jakby była dla niej stworzona. Bo tak było. O, moja herbata. Tak? Uff. Wow. I jeszcze trochę zostało. Wyszło mi! Co ci wyszło? Wow! Zaraz sprawię, że będzie zabawniej. Tada! Do dzieła! Au! Mam cię! Wow! Ale tu jest fajnie! Całe mnóstwo gumy! I to za darmo! Ekstra! Fuj, to obrzydliwe! Ten materiał jest bardzo podatny na formowanie. Idealnie nada się na nowe buty. Nie ruszaj się, dobrze? Uwaga, bo mam w ręku ostrze. A teraz czas na wykończenie. Ważne są powolne ruchy. Zaraz wszystko będzie gotowe. Teraz trzeba utwardzić nasze obuwie. Teraz możemy dodać sznurówki. Nie ma też butów bez podeszwy. Widzicie? Nowe buty, co wy na to? Co? Wow, są prześliczne. Tobie też przydałaby się nowa para. Balon? Cóż, spróbuję. Najpierw nałożę go na stopę. A następnie posmaruję bezbarwnym lakierem. Prawie gotowe. Teraz trzeba je utwardzić. A w międzyczasie wleję lakier do miski z wodą. Zaufajcie mi, będzie super. Przygotujcie się na prawdziwą magię. Ważne, by zanurzyć bardzo powoli. Widzicie? Teraz wystarczy dodać obcas i trochę brokatu. Rewelacja! Witajcie, buciki! Czyż nie są przeurocze? Ekstra! Dzięki! Chcesz iść na zakupy? Zdecydowanie! O mamo, co to jest? Wow! Czy to mapa skarbów? Wow! Taka, jakiej używali piraci! No to do dzieła! X oznacza miejsce skarbu. I właśnie tam zmierzamy. Zobaczmy. Jestem prawie gotowa. Ja też. Ale co z naszymi Barbie? O! Nie możemy ich zostawić. Czekaj, zrobię mojej nowy rower. Pierwsza część gotowa. Ten stary plastikowy pojemnik będzie odpowiedni. Wystarczy przymocować go z przodu roweru. Usiądź tutaj, kochana. To będzie jazda w świetnym stylu. Uhu! Uwaga na górkę! Ładnie. Na czym mogłaby jeździć moja Barbie?
Może mogę wykorzystać to? Amazing. Ale są zbyt nijakie. Muszę odrysować wzór. Wychodzi całkiem fajnie. Następnie dodam mnóstwo brokatu. Wow! A teraz to wytnę. Te skrzydła zabiorą cię gdzie zechcesz. Po prostu leci z wiatrem, kochana. Ale nie za daleko. Właśnie tak. Gdybym był bogaty. Słyszysz? Ha? Ajdź. Co to za okropny hałas? Śpiewaj razem ze mną. Nie, niech to się skończy. Nie, okej. Słyszysz to? Dawaj mi to. Chodź, idziemy. No jasne, zabierz mi jedyną przyjaciółkę. Ty będziesz mnie słuchał. Gdybym był bogaty. Ach, ta lalka jest taka brudna. Masz teraz lepszy dom? Ach, jestem śpiąca. Czas do łóżka. Słodkich snów, laleczko. Spałam jak kamień. Lalka, przecież tu była? A? Hej, ta lalka jest brudna. Patrz na nią. O, zostaw ją, Liam. Mówiłam ci, żebyś nie dotykał moich rzeczy. Masz jakiś problem? Chcę ją tylko wyczyścić. Jest obrzydliwa. Chyba przydałaby jej się kąpiel. Kiedyś dokuczano mi przez to, że byłam brudna. To było wredne. Okej, niech będzie. A teraz wynocha. O rany. Nareszcie. Co ja teraz z tobą zrobię? No jasne. Siedź spokojnie, a ja cię ogarnę. Zacznę od pasty do zębów. Ale nie na zęby. Bez obaw. Zobaczysz, że to ma sens. Niech rozpocznie się szorowanie. To jedyny sposób, żeby usunąć brud. Ale na tym nie koniec. Czas na odrobinę magii. Zwyczajny dzień w zabawkowym spa. Gotowa? Brud na twarzy, znikaj. Teraz trochę nawilżenia. Co powiesz na róż we włosach? Robi się, dziewczyno. Będziesz królową kolorów. Zaufaj mi. Wspaniałe, prawda? Czysto. A do tego stylowo. Podoba ci się? Chwileczkę. Liam, patrz na to. Ja też mogę sobie zrobić maseczkę. Troszkę szczypię. Oszalałeś? Jak tam chcesz, braciszku? O, jesteś taka słodka. Czy jesteś tu szczęśliwa? To dobrze. Wróciłeś. Ale to ciężkie. Czas na balon. Hej, zobacz mój nowy balon. Chcę, żeby był duży. To się dzieje. Robię to. Nie! Uciekający balon. Mam go. Ty i te twoje głupie zabawki. Liam? Ups. Dlaczego muszę mieć brata? Masz szczęście, że nie masz rodzeństwa. Ale wkrótce będziesz miała coś fajniejszego. Zmiana stroju. Zrobię ci coś obcisłego. Najpierw wykonam cięcie w tym miejscu. Następnie złożę to w ten sposób. Teraz wykonam jedno ukośne cięcie. Uwaga na palce. Teraz otworzę balon. Nie można zapomnieć o drugiej części. Przetnę ją tutaj. I odetnę końcówkę. I znowu uwaga na palce. Teraz, gdy wszystkie elementy są gotowe, można założyć je na lalkę. Jeny, ale to ciasne. A teraz stop. Urocze. I ostatni element. Nada całości nieco powabu. Wystarczy założyć na szyję i gotowe. I jeszcze ta urocza spódnica. I patrzcie na tę biżuterię. Gotowe. Jakaś ty słodka. Chciałabym mieć to w moim rozmiarze. Wszystko w porządku? Hej! Co się dzieje? Wow! Super! Cześć, Mia! Jesteś prawdziwa! Cześć, psiapsi! Odrobina tuszu do rzęs,
Wygląda nieźle. Dobra, makijaż gotowy. Mogę iść między ludzi. Za to ty? Wstydziłabyś się. Co z ciebie za lalka? Musimy coś z tobą zrobić. I chyba już wiem co. Nie ma na co czekać. Tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy. Istna skarbnica piękna. Nie mogę się doczekać. Usiądź sobie wygodnie. Na początek rzęsy. Każda dziewczyna powinna mieć długie, gęste rzęsy. To są za duże dla lalki. Ale mogę to naprawić. Po prostu przetnę je na pół. Teraz przyda mi się pęseta. To precyzyjna robota. Wow, wyglądasz świetnie. No to mi się udało. Nie sądzisz? Zresztą sama zobacz. Myślę, że będziesz zaskoczona. Idealne, prawda? Ostrożnie! Maksymalne skupienie! Jeden gwałtowny ruch i będę zaczynała od nowa! To powinno wystarczyć. Jak myślisz, Lola? Ale się zapuściłaś! Oj, widziałaś lepsze dni! Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Tak jak przypuszczałam. Ale żaden problem, bo mam coś takiego. Wyrwę sobie kilka brwi. Auć, to bolało. Ale będzie warto. Chcę, żebyś wyglądała jak najlepiej. I jak teraz? Wow, to dopiero stylowe rzęsy. Możesz się nimi wachlować. Nie uwierzysz, ale chyba masz wielbiciela. Ken dla mojej Barbie. Wiem, co robić. Tylko pamiętaj. Bądź Co się stało? Patrz, mamy widownię. Cześć! Nadszedł czas na metamorfozę. No to co robimy? O, zerknij w górę. Czyli co? Na początek nowy strój. Faktycznie ci się przyda, bo masz na sobie jakieś paskudne gałgany. Niech pomyślę. Już wiem, wykorzystam taśmę klejącą. Zrobię z niej oryginalną kreację. Nie ruszaj się. Co ona robi? Pomożesz mi? Sprawy wymknęły się spod kontroli. Po prostu użyj innej taśmy. O, dobry pomysł. Och, klei się do palców. Zacznijmy od początku. Poprzyklejam na lalce poziomo paski taśmy. Będzie z nich urocza żółta sukienka. Paski powinny na siebie nachodzić, tak żeby nie widać było żadnych odstępów. Zatrzymam się tutaj. To będzie wspaniały pasek. Teraz jeszcze ramionczka sukienki. Wow, najnowszy krzyk mody. Jestem zazdrosna. Sama chciałabym mieć taką sukienkę. Może sobie taką sprawię. Okej, moja kolej. Skąd by tu wziąć pomysł na strój? Potrzebuję inspiracji. Ten magazyn powinien pomóc. Nie, nie, absolutnie nie. Zaraz, to jest to. Musisz to zobaczyć. Co o tym sądzisz? Ten kolor będzie ci świetnie pasował. Wiem, co mówię. Materiał już mam. No to do dzieła. Owinę cię materiałem. W ten sposób. Mam również taką ładną siateczkę. Nada sukience ciekawą fakturę. Uwaga, przymierzamy. Jeszcze tylko paseczek. I wszystko gotowe. Sukienka robi wrażenie. Wyglądasz w niej naprawdę pięknie. Co ona tam kombinuje? Dobry wygląd to dobre samopoczucie. Co to? Odkupię od ciebie tę sukienkę. Co ty na to? Nie jest na sprzedaż. To się jeszcze okaże. Może to cię zachęci. Wow, nowiutki telefon. Ale jednak muszę odmówić. Czekasz na lepszą ofertę, co? Lubisz biżuterię? Wow, klejnot większy niż pierścionek. Mogę przymierzyć? Tylko na chwilkę. Nie, nie mogę. Ta sukienka jest tylko dla mojej lalki. Niech ci będzie. Wcale jej nie chciałam. I tak wyglądasz świetnie. Już zbierasz komplementy. Wyskoczymy razem na lunch? Hej, znowu się kręci. Czas na stylizację włosów. Tylko jaką fryzurę wybrać? Już i tak masz ładne włosy. Coś mi burczy w brzuchu. Muszę coś przekąsić. Nie ma to jak makaron błyskawiczny. Wystarczy wrzucić do miski i zalać wodą. I danie gotowe. Nie chcę się ubrudzić. Nie mogę się doczekać. Dobra, wcinam. Nie chcę na to patrzeć. Rozczeszę ci włosy. Są takie złociste i jedwabiście miękkie. Ale to jednak nie to. Muszę wymyślić coś innego. Przeszkadzasz mi w jedzeniu. Zastanówmy się. Może po prostu?
Zrób z tym coś. Okej. Chyba najlepiej, żeby... Hej! Co ty robisz? Nie! Nie mnie, tylko mojej lalce. Moje włosy już są doskonałe. Oczywiście. To trochę niekonwencjonalne, ale... Och, robiłeś to już wcześniej? To się staje dziwne. No patrzcie, prywatny stylista. No więc jaka fryzura? Marzy mi się coś oryginalnego. Już się robi. Wow! Loki są bardzo modne w tym sezonie. Co? Raczej nie. Wymyśl coś lepszego. Cena nie gra roli. Jak sobie życzysz. Mam coś akurat dla ciebie. O to mi chodziło. Czasami musimy podkreślić nasz naturalny blask. Wystarczy nacisnąć gadżet na włosach, a pozostawia po sobie śliczne klejnoty. Pomysłowe, co? Bo zasługujesz na najlepsze. Wow, wyszło nawet lepiej niż przypuszczałam. Nadajesz się na pokaz mody. O rany! Trudno z czymś takim konkurować. Co mam robić? Nie mam żadnych bajernych gadżetów. Ale mam za to kreatywność. Sorki, ale muszę cię przestrzec. Siedź spokojnie i nie bój się. Jeszcze mi za to podziękujesz. Albo i nie. Ups, coś nie tak? Chyba przegięłam z nożyczkami. Jakby to naprawić? Chwileczkę, mój makaron. Nadaje się do wszystkiego. Położę makaron na głowie lalki. Tworzy imponującą fryzurę. Odbiło jej, czy co? Prawie jak po wizycie w salonie fryzjerskim. A w razie czego masz przekąskę pod ręką, a raczej na głowie. Oj tam, patrz i podziwiaj. Moja lalka wygląda lepiej. Obie wyglądają cudownie. Wow, ale z niego czaruś. Ta lalka mnie nudzi. Mam jej dość. Ta jest znacznie lepsza. Tylko spójrzcie, jest przepiękna. Lalala, wyrzucam śmieci. Ha? A to co? Co ty tutaj robisz? Jak ktoś mógł cię tak wyrzucić? Nie martw się, zaopiekuję się tobą. Co? O rety, to dziwaczne. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Wow, co to za miejsce? Czy to moja lalka? Nie, jest moja. Nieważne, mam znacznie lepszą. O rety, jak się wybrudziłaś. Trzeba cię wyczyścić. Uwaga! Ha? Sufit przecieka? Chętnie wezmę prysznic. Jakie to przyjemne. Spokojnie, o tobie też pamiętam. Złapię tylko parę kropel. Wystarczy. Pozbędziemy się brudu. I będziesz zupełnie jak nowa. Każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie. Ułóż się wygodnie. Jaka maleńka szczoteczka. Ostrożnie. Otwórz buzię. Będziesz mieć hollywoodzki uśmiech. Aż razi w oczy od patrzenia. Masz luźniące ząbki. Teraz moja kolej. Oh, co za ukojenie. Tak trzeba żyć. A ty, dobrze się bawisz? Czym się zajmiemy, laleczko? Muszę ci poprawić fryzurę. Jest nieco nudna. Nie martw się, wiem co zrobię. Jestem specjalistką od wizażu. To twoja wina. Zacznę od nowa. Wyglądasz, jakbyś się przedzierała przez zarośla. To denerwujące. Miło cię widzieć, kochanie. Rozumiem. Zaraz. Chodzi o moją lalkę. Dobrze. Wezmę odpowiednie narzędzia. Gdzie one są? Aha, to mi się przyda. Nie będzie łatwo. Nie ruszaj się. Przygotuję miskę. Wleję do niej wodę. I odrobinę barwnika spożywczego. Dokładnie go rozmieszam? Świetnie. A gdzie moja klientka? Zanurzę w wodzie włosy lalki. Nie za gorąco dla pani? Co ja plotę? Przecież to lalka. Poczekam, aż woda wsiąknie we włosy. Potem ścisnę, żeby pozbyć się nadmiaru. Teraz wysuszymy pani włosy. Wow, do twarzy pani w tym kolorze. Bardzo ładnie. Gotowe? Wow, co za zmiana. Jasne, nie pracuję za darmo. No tak, oczywiście. Mogę zapłacić cuksami? Dlatego nie przyjmuję dzieci. Wspaniale się czuję. Zupełnie jak nowa osoba. Wow, co za włosy.
Chciałabyś zmienić fryzurę? Kiedy ostatnio używałaś szamponu? I co tu począć? Chwileczkę. To się może przydać. Warto spróbować. Położę lalkę na blacie. Teraz obetnę jej włosy. Wow, do twarzy ci z krótkimi. Ale z łysą głową niekoniecznie. Przyszyję włóczkę do głowy lalki. Wybiorę różne kolory. Będzie bardziej oryginalna. Teraz odetnę nadmiar włóczki i przyczepię głowę z powrotem. Wow, chciałabym mieć takie włosy. Wyglądasz świetnie. Zazdroszczę ci. Ewa chyba też. Przepyszny krem czekoladowy. Spróbuj. O nie, ubrudziłam ci spodnie. Tak mi przykro. Trzeba cię przebrać. Dobrze, że mam walizkę pełną ubrań. Warto być zawsze przygotowaną. Co ty na to? Ładne, prawda? Proszę, przymierz to. Spodoba ci się. Wow, pasuje ci. Jesteś śliczna w każdym stroju. Prawdziwa klasa. Powinnaś trafić na wybieg. Wow, brak słów. I ten śliczny kiciuś. Fajny detal. A może coś luźniejszego? Idealny strój dla turystki. Elegancki, ale wygodny. Spotykasz się z koleżankami? W tym będziesz się świetnie bawić. Na pewno zostaniesz duszą towarzystwa. Wyglądasz super. Wow, ile ona ma ubranek. Nawet moja szafa jest biedniejsza. Musimy zrobić dla ciebie parę ciuchów. Pora na szał zakupów. Zakryj się. Ups, wybacz. Nie wiem, gdzie podziać oczy. Spokojnie, zakrywam ją. Hej, Ewa, pst. Pożyczysz mi to? Skarpetę, za tobą. Pomalowałam właśnie paznokcie. Proszę, jest mi potrzebna. Dobrze, masz. Fuj, to obrzydliwe. Dzięki, będzie w sam raz. Najpierw odetnę palce skarpety. Właśnie tak. Teraz wytnę trójkąciki po bokach. Świetnie mi poszło. Chcesz przymierzyć? Wow, wyglądasz super. Też bym chciała taką sukienkę. Dzięki, Ewa. Ha? Nic nie słyszę. Nieważne. Nie, co ja zrobiłam? Zdejmę to. Przepraszam cię. Czy kiedyś mi wybaczysz? Jesteśmy znawcami sztuki, nie martw się. Słyszeliśmy o trzewiku. Bardzo oryginalne. Wyjątkowe pociągnięcia pędzla. Widziałam lepsze, ale i tak jest nieźle. Widzę, że zrobił wrażenie, a na panu? Sam nie wiem. Co takiego? No dobrze, jest ładny. Od razu lepiej. Musi być idealny. Mam pewien pomysł. Przygotuję miskę z wodą i wleję do niej lakier. Użyję paru kolorów. Ma być pięknie. To powinno wystarczyć. Teraz zanurzę bucik i poruszam nim w wodzie. Chcę go dokładnie pomalować. O, jak pięknie. Niczym buty od projektanta. Wow, co za niezwykły kunszt. Domy mody w Mediolanie będą zazdrosne. Kupimy je. Ha? Zanurzyła but w lakierze do paznokci. Jeśli to takie proste, to też spróbuję. Muszę tylko znaleźć but. Rety, gdzie on jest? Sprawdzę w internecie. Nie stać mnie na żadną parę. Wszystkie są bardzo drogie. I co mam teraz zrobić? Już wiem, odłożyłam coś na czarną godzinę. Chyba myszy to znalazły. Ach, czemu los mnie tak traktuje? I co ja teraz zrobię? Może znajdę pieniądze pod kanapą? Pistolet naklei i mazaki. To mi się przyda. Puszczę wodze fantazji. Najpierw nałożę balon na stopy lalki. Dzięki temu się nie ubrudzą. Wygląda jak skarpeta. Posmaruję balon klejem. To będzie moja forma. Teraz wezmę piankę kreatywną. Narysuję na niej podeszwę. I potem ją wytnę. Teraz kolorowanie. Narysuję na bokach tęczę. I obrysuję dookoła różnymi kolorami. Wow, wygląda super. Posmaruję jedną stronę klejem. A potem przykleję formę. Zrobiłam buty. Ale to nie koniec. Pokoloruję klej korektorem. Narysuję małe białe kropeczki. Jakie one fajne.
Zrobiłam je całkiem sama. Oby spodobały się lalce. Przymierzę je. Pasują idealnie. Wow, są wspaniałe. Wyglądasz bardzo modnie. Masz wrodzony talent. Ha? Wow, popatrz tam. Czy ja dobrze widzę? Odkryliśmy geniusza. Dokąd państwo idą? Muszę obejrzeć te budki. Dzień dobry. Brawo, wspaniała praca. Dzięki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To dla mnie? Zaraz, chcecie kupić buty? Nie są na sprzedaż, należą do lalki. Ale dzięki nam będziesz sławna. Chcę tylko, żeby lala była szczęśliwa. Wynośmy się stąd. Muszę wam przyznać, że wiodę niemal idealne życie. Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Zaraz, a to kto? O rany, ale ciacho. Aha, miło cię poznać. Witaj, nazywam się Barbie. A ja jestem Ken, twój książę z bajki. Ojej, chyba się zakochałam. To dla ciebie. Jakie to romantyczne. Jesteś taki kochany. A ty świetnie całujesz. Ken, wygląda na to, że nie jesteśmy już sami. Co? Będę tatą? Jestem taki szczęśliwy. Kocham cię, skarbie. Uważaj na brzuszek. Już jest rano? Hej, Ken, zbudź się. Miałam taki wspaniały sen. Zrobili o mnie film. Tak, a ja nie zmrużyłem nawet oka. Ktoś chrapał przez całą noc. Pora się wyszykować. Ejdź, moje włosy. Wyglądam, jakbym dopiero wstała. Hej, słyszysz, co mówię? Dla mnie zawsze będziesz wyglądać pięknie. To nic, zaraz to naprawimy. To chyba będzie trudniejsze niż przypuszczałem. Chyba mamy teraz większy problem. Udajmy, że to nie miało miejsca. Ale nie poddam się tak łatwo. Zaraz się tobą zajmę. Nie ruszaj się. Wow, nie tak szybko. Bez obaw, wiem, co robię. Zobacz, jakie ja mam piękne włosy. Jeśli to sknocisz, to nie daruję ci tego. Cii, muszę się skupić. Łaskoczy. Widzisz? Mówiłem, że ci się spodoba. Muszę pozbyć się tych wszystkich kołtunów. Zawsze chciałem to wypróbować, tylko nie na swoich włosach. Długo jeszcze? Gotowe. Teraz potrzebuję długopisu 3D. Spróbujmy czegoś nowego. Ten kolor jest teraz w modzie. Dzięki temu długopisowi mogę zrobić takie spirale. Zawsze chciałam mieć kręcone włosy. No to teraz już masz. Muszę tylko dorobić ich nieco więcej. Racja, nie chcę mieć żadnych łysych prześwitów. Muszę dbać o renomę. I jak wyglądam? Przepięknie, jak zawsze zresztą. Pokaż. Hej! Wow, podoba mi się. Byłam blondynką, odkąd tylko pamiętam. To był idealny moment na zmianę. Wyszło idealnie. Jesteś kochany, Ken. Dla ciebie wszystko, żabciu. Bylebyś była szczęśliwa. Jak ja ci się odwdzięczę? Już wiem. Będziemy mieli takie same fryzury. Nie zbliżaj się z tym. Uwielbiam nasze wieczory przed telewizorem. Jest coś innego? Poczekaj, zobaczę. Komedia romantyczna, nuda. Już wiem, chodźmy na jakąś romantyczną randkę. Dobry pomysł. Poczekam tutaj. Jak wyglądam w tej sukience? Czy mój brzuch nie wydaje się w niej zbyt duży? Podoba mi się, wyglądasz cudnie. Nie, czuję się w niej jak wieloryb, założę coś innego. Barbie, i zaczekaj. To co powiesz na to? Lepiej? Wspaniale. Upsy, zapomniałam zapiąć guzik. A, chyba mam mały problem. Nie mogę się dopiąć. Może jeśli wciągnę brzuch? Na czym ja siedzę? Chyba mam coś w kieszeni. Ha, tak się zastanawiałem, skąd był ten zapach. Poczekaj, mam pomysł. Chcesz moją śmierdzącą skarpetę? No, niestety tak. Przyda mi się. Na początek przetnę ją na pół. Mniej więcej na wysokości pięty. Ta dolna część nie będzie mi potrzebna. Teraz złożę tę drugą część. I zrobię w niej niewielkie nacięcie. Przewrócę teraz ją na drugą stronę. I zrobię podobne nacięcie na drugim boku. Wystarczy odciąć niewielki skrawek. Tak jest dobrze. Mogę na razie to odłożyć na bok. Teraz potrzebuję worek na śmieci. Mam nawet taki ładny różowy. Przytrzymam tutaj palcem i złożę worek w pół. Muszę to jednak zrobić precyzyjnie. Teraz odwrócę go w tą stronę. Gdzieś tutaj miałam klej. Aha! Nałożę go wzdłuż jednego z boków. O tak,
Tyle wystarczy. Chwycę teraz palcami za dół worka i złożę go w taki sposób. Chcę otrzymać takie równe fałdy. Zrobię je na całej jego powierzchni, tak by otrzymać coś na wzór wachlarza. Dokładnie o to chodziło. Oto projekt mojej sukienki na randkę. Teraz potrzebuję taką samoprzylepną podkładkę. Przykleję ją do jednego z rogów. Teraz odetnę drugi koniec i połączę go z tą podkładką. Upewnię się tylko, że dobrze się trzyma. Nie chcę, by to się nagle rozpadło. Jeszcze najadłabym się wstydu. Wow, podoba mi się ten strój. Jest taki szykowny. Wow, Barbie, wyglądasz cudownie. Ruszajmy na miasto. Czyż świat nie jest cudowny? Gdyby tylko jeszcze nie trzeba było sprzątać. Wiecznie jest coś do umycia. Ups, tu jeszcze była plamka. Wszystko w porządku, Barbie? Czytam sobie książkę. Nie powinnaś siedzieć na podłodze? Mi to nie przeszkadza? Nie, to niedopuszczalne. Muszę coś z tym zrobić. I wiem już nawet co. To moja chwila prawdy. Najpierw rozłożę ściereczkę na płasko, a następnie położę gąbkę na środku. Muszę ją teraz przytrzymać. Nałożę materiał na gąbkę, ale tylko na jeden z boków. Teraz pora na mój pistolet do klejenia na gorąco. Nałożę trochę kleju na brzeg materiału. Tyle wystarczy. Następnie złożę drugą jej część. Docisnę jeszcze, żeby upewnić się, że dobrze się trzyma. Nie chcę też żadnych zagięć. Teraz postawię gąbkę na jej boku. Tutaj również złożę materiał, by przykryć nim gąbkę. Zupełnie jakbym pakował prezenty. Warto poćwiczyć przed urodzinami Barbie. Zrobię teraz taki dzióbek, a tutaj dodam niewielką ilość kleju. Naciągnę go teraz tak, by dobrze się skleił. To powinno zapobiec rozpadaniu się materiału. Powoli zaczyna to jakoś wyglądać. Będę musiał teraz dodać jeszcze więcej kleju. Nałożę go na całej powierzchni. Muszę się jednak spieszyć. Nie chcę, by zbyt wcześnie zasechł. Położę gąbkę na nieco większym kartoniku. Zrobiłem też więcej takich gąbek i zostawiłem nieco miejsca z tyłu kartonika. Tam przykleję gąbki stojące bokiem. W taki sposób. Teraz dodam klej na obu końcach. Przydadzą tu się podłokietniki. Użyję do tego kawałka drewna. Barbie nie będzie już musiała siedzieć na podłodze. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, by jej to pokazać. O, ale to ciężkie. Muszę poćwiczyć nad kondycją. Tutaj będzie pasować idealnie. Hej, Barbie! He? Sam to zrobiłeś? Naprawdę? Jesteś taki zdolny! Wow, jak wygodnie! Właśnie tego potrzebowałam! Chodź, usiądź koło mnie! Uwaga! Barbie! O-o! Niedobrze! Nie bój się, ja cię złapię! Mam cię! Ojej, mój bohaterze! W końcu od czegoś mnie masz! Nie, nie idź tam! Czemu ona nas nie słucha? Ach! Już po wszystkim? O nie! Jest jeszcze gorzej! Czemu my to w ogóle oglądamy? Zaraz! Patrz! Widziałaś kiedyś coś równie pięknego? Słucham? Ale faktycznie wygląda pycha! Myślisz o tym, co ja? Lody! Umieram z głodu! Kupmy je! Ha, sklepy są już pewnie zamknięte. Może mamy tu coś, czego będę mógł użyć? Pomyślmy. Nie, niczego takiego nie widzę. Chwila. Jest! To będzie w sam raz. Barbie życzy sobie lodów i je dostanie. Zaraz wracam, a ty idziesz ze mną. Jaki smak sobie życzysz? Może miętowy? Włożę je tutaj, a następnie przycisnę. Wyglądają bosko, aż mi ślinka cieknie. Chyba wystarczy. Lepiej zrobię inny smak. Barbie teraz je za dwoje. A w szczególności lody. Truskawkowe, moje ulubione. Mógłbym je zjeść od razu. Muszę się jednak powstrzymać. Dwie miseczki lodów już nadchodzą. Mam nadzieję, że jesteś głodna. Proszę. Wow, pyszne, słodziutkie lody. Dawaj je. Wyglądają przepysznie. Zaraz, coś jest chyba nie tak. O, Ken? Będziesz rodzić? Ale co z moim lodem? Ach, jest taka urocza! Ma oczy po mnie! Nasza rodzinka nareszcie w komplecie! Czekaj, czujesz coś? Nadejście małego dziecka to wyjątkowy czas w życiu każdego rodzica. Jednak spodziewać się należy wtedy wielu zmian, nawet jeśli jest się lalką. A czy wy macie jakieś sprawdzone triki z lalkami? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.